Nazywam się Iwona Michalek, tak jak już pan Paweł tutaj powiedział, i jestem z Grudziądza. Jestem z Grudziądzem bardzo mocno związana, ponieważ tutaj pracowałam, uczyłam się, skończyłam pierwsze liceum ogólnokształcące. Tu mój brat skończył drugie liceum ogólnokształcące. Mój tato był lekarzem, już wiele lat nie żyje, a mama jeszcze mieszka. Odwiedzam Grudziądz raz w tygodniu co najmniej. Mam bardzo duży sentyment do Grudziądza. To jest moje miasto. Uznaję to jako moje miasto. Toruń, bo w nim teraz mieszkam, i Grudziądz. Dwa najważniejsze miasta w województwie dla mnie. Szanowni Państwo, tak jak pan Paweł Witkowski powiedział, jestem rzeczywiście w okręgu numer 5. Odpowiadam za okręg numer 5 Polskie Razem Zjednoczonej Prawicy. Jestem wiceprzewodniczącą tejże partii w naszym województwie, jestem w zarządzie krajowym i również rzeczywiście w Radzie Krajowej. Bardzo się cieszę, że Grudziądz, że są osoby z Grudziądza bardzo aktywne i chciały się włączyć w tę inicjatywę, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. Chcę zmieniać Grudziądz. Ja tutaj, jak już powiedziałam, przyjeżdżam co tydzień, więc ja widzę to miasto co tydzień z różnych stron i uważam, że temu miastu potrzebny jest świeży oddech. Dlatego też bardzo się cieszę, że tutaj powstało koło. Tak jak pan Paweł powiedział, koło liczy już 20 osób, członków. Mamy jeszcze wielu sympatyków, którzy się w tej chwili do nas zgłaszają. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ widzę w tych ludziach potencjał i chęć zmiany Grudziądza. Bardzo się cieszę. Koło, jak już powiedziałam, liczy 20 osób, natomiast przewodniczącym tego koła, tak jak już pan Paweł powiedział, tydzień temu było zebranie, w demokratyczny sposób, zgodnie ze statutem, został wybrany przewodniczący koła, jest nim pan Paweł Witkowski, jest również wiceprzewodniczącym jest pan Stanisław Szyszka, siedzący tutaj obok mnie, i sekretarzem jest pan Jacek Nalaskowski, który mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj dojdzie do nas. Szanowni Państwo, pan Jarosław Gowin ma zamiar przyjechać do Grudziądza. I to w najbliższym czasie. Jestem w kontakcie z panem prezesem i obiecuję, że w najbliższym czasie przyjedzie i będziemy rozmawiać z nim o wielu sprawach Grudziądza. Oczywiście państwa na to spotkanie zaprosimy. Oddaję teraz głos panu Stanisławowi. Proszę bardzo. Okay. Witam Państwa uprzejmie, witam media. Ja z mojej strony chciałbym powiedzieć, że jestem byłym członkiem Platformy Obywatelskiej. Na dzień dzisiejszy spotkał nas wielki zaszczyt, że znaleźliśmy się w strukturach Polski Razem. I bardzo się cieszymy, że pani Iwona Michałek zaangażowała się w powstanie tych struktur, bo ona była inicjatorem powstania struktur w Grudziądzu. Na dzień dzisiejszy, tak jak powtarzam, jest 20 członków, ale też mamy wiele, wiele telefonów, codziennych spotkań, codziennych rozmów z byłymi członkami Platformy Obywatelskiej, jak i z obecnymi. I myślę, że drzwi będą otwarte dla wszystkich. Ze wszystkimi będziemy rozmawiać, ze wszystkimi będziemy po prostu się spotykać. Tak, z każdej opcji, nieważne jaki kto ma światopogląd, najważniejsze, żebyśmy się dogadywali, żebyśmy wspólnie szli do celu. I też będziemy w kampanii wspierać panią Iwonę Michałek, która wywodzi się z Grudziądza i będzie aktywnie pracowała na rozwój naszego miasta. Dziękuję. Jeżeli można, proszę Państwa, to jeszcze chciałam powiedzieć tak, że rzeczywiście, jak pan Paweł Witkowski powiedział, staram się o mandat posła Rzeczpospolitej Polskiej 25 października. Mam zamiar zawalczyć naprawdę o ten mandat. Chcę wejść do Sejmu. Jestem zdeterminowana, żeby to zrobić. I ponieważ, jak już powiedziałam, z Grudziądzem jestem bardzo mocno związana, to jestem, chcę oświadczyć tutaj Państwu i całemu społeczeństwu Grudziądza, że w momencie, kiedy dostanę się do Sejmu,
będę reprezentowała Grudziądz, interesy Grudziądza i otworzę biuro poselskie w Grudziądzu. Będą dwa biura poselskie, jedno w Toruniu moje, drugie będzie w Grudziądzu. Dlatego, tak jak powiedziałam, te dwa miasta są dla mnie bardzo ważne. Panie Pawle, proszę bardzo. Tak, szanowni państwo, jeszcze jedna sprawa. Każdy polityk to jest osoba, która bardzo dużo obietnic składa dla nas, natomiast w polityce najważniejsze jest to, które obietnice są realizowane. Bo polityka powinna się mierzyć miarą skuteczności, a nie miarą obietnic. W związku z czym my dzisiaj chcieliśmy także złożyć obietnice, co prawda one już tutaj w kontekście padły. Są dwie obietnice, które składamy już dzisiaj i myślę, że jeszcze w najbliższym czasie uda się nam je zrealizować. Pierwszą obietnicą jest to, co przed chwilą pani Iwona powiedziała, to jest założenie biura Polski Razem w momencie, kiedy zostanie posłem. Ja panią Iwonę poprosiłem i pani Iwona oczywiście zgodziła się, złożyła nam takie oświadczenie na piśmie. W związku z tym, szanowni państwo, mamy takie pismo, wszystkie media od nas dzisiaj je również dostaną. To jest obietnica na piśmie, w związku z tym zobowiązuje i będziemy tego później pilnować, będziemy panią Iwonę z tego rozliczać. Natomiast druga rzecz to jest obietnica, która dotyczy pana Jarosława Gowina. Pracujemy już nad tym, żeby sprowadzić go do Grudziądza. Ja myślę, że pani Iwono gdzieś... W przyszłym tygodniu. No, to nawet mam nadzieję. Chciałem powiedzieć, że do końca sierpnia, że taką obietnicę zrealizujemy. Natomiast będziemy bardzo usilnie pracować nad tym, żeby szef tutaj, nasz bezpośredni szef się tutaj pojawił. Szanowni państwo, jeszcze jest kilka rzeczy. No, miał z nami być dzisiaj jeszcze pan Jacek Nalaskowski, sekretarz. Chciałem też bardzo, żeby on, bo on jest jakby twarzą Polski Razem z zeszłego jeszcze roku, kiedy struktury nie były zawiązane oficjalnie. Chciałem, żeby też parę słów powiedział na temat tego, jak w zeszłym roku działały te nieoficjalne jeszcze struktury. No ale tutaj temat po prostu odpuszczę sobie. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że to dzięki pani Iwonie, to pani Iwona się do nas odezwała, w zasadzie do mnie. My spotkaliśmy się wtedy na kawie, na herbacie. Byliśmy tak, jak tutaj dzisiaj przy stoliku siedzimy. Był właśnie jeszcze wtedy Jacek i nie kryję, pani Iwona poprosiła mnie, żebym to ja przewodniczył, żebym to ja poprowadził te struktury. Ja z góry dziękuję za zaufanie. Zrobię wszystko, żeby tego nie zaprzepaścić. No i co, nie będziemy kryli. Proszę państwa, my na dzień dzisiejszy czujemy wiatr w żaglach. Jest nas już 20 osób, mamy sympatyków. W sumie jest grupa gdzieś 30-35 osób, które chcą działać bardzo aktywnie. I ja myślę, że wynik w najbliższych wyborach, które będą 25 października, tutaj będziemy razem z Prawem i Sprawiedliwością na wspólnych listach będziemy walczyli, myślę, o 6, no tak myślę, że 6, może nawet... Może 7. Może 7 mandatów. Tutaj deklarujemy aktywność, deklarujemy pełne zaangażowanie i zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkie osoby, które tak jak my uważają, że w tym mieście jest coś nie tak, zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz mieszkańców, na rzecz miasta, na rzecz regionu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę o pytania. Państwo są, jakby to powiedzieć, koalicyjną partią Prawa i Sprawiedliwości. Jak wasze stosunki, relacje wyglądają? Będą wyglądać? Kontaktowaliście się z nimi już? Odpowiem w ten sposób. Na ten moment my się jeszcze z nimi nie skontaktowaliśmy. Ja mam przygotowane pisma i jedno już w piątek poszło. W najbliższych dniach skieruję kolejne. Wiem, o co pan redaktor pyta też w domyśle, bo tu chodzi prawdopodobnie o sytuację, kiedy my złożyliśmy, część naszych członków składała deklarację, chciała być członkami Prawa i Sprawiedliwości, natomiast procedury tam się dosyć przeciągały, prawie pół roku niektóre z naszych osób czekały na odpowiedź, no prostą odpowiedź typu tak nie. My stawiamy na aktywność, stawiamy na to, żeby działać, żeby coś robić, jesteśmy ludźmi czynu, w związku z tym stwierdziliśmy, że założymy struktury i będziemy działali koalicyjnie, no bo tak jak pan powiedział, jesteśmy koalicjantami, ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj mogło coś nas poróżnić. Będziemy w 100% współpracować, odpowiednie pisma z zaproszeniem na spotkanie, gdzie będziemy omawiać strategię, sposób działania. Takie zaproszenie zostało już wysłane i myślę, że w przeciągu najbliższych dni, może tygodni, takie spotkanie będzie miało miejsce. Chciałabym dopełnić może tą sprawę o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Otóż, szanowni państwo, tak jak państwo wiecie, porozumienie pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem z inicjatywy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zostało podpisane rok temu, dokładnie w lipcu 2014. To porozumienie zakładało, że idziemy wspólnie walczyć o jak najwięcej mandatów w wyborach samorządowych ze wspólnych list i popieramy kandydata wspólnego na prezydenta Polski, co się
udało. I szczerze mówię, naprawdę się wszyscy napracowaliśmy. No właśnie, ale z pani radną. Jestem radną Rady Miasta Grudziądza, jestem Torunia, przepraszam. Sentyment, tak. Jestem radną rzeczywiście i zasiadam w kole PiS-u. Bardzo dobrze nam się współpraca układa i nie wyobrażam sobie, żeby w Grudziądzu było inaczej. Po prostu my mamy ten sam cel. Celem naszym jest, jasno powiem, odsunięcie Platformy od władzy. Bo to, co się dzieje w Grudziądzu, a wiemy, że się dzieje bardzo źle, o czym sam szpital zaświadcza, to się dzieje również w Polsce. I my po prostu jak najszybciej chcemy odsunąć Platformę od władzy i robimy, i wiemy już, że możemy to zrobić tylko i wyłącznie współpracując ze sobą zgodnie. Do tej pory, przez ten rok, współpraca układa się idealnie. Mówił pan tutaj właśnie o tej przedłużającej się procedurze, a w tej chwili państwa deklaracje zostały zweryfikowane i zostaliście już oficjalnie przyjęci, czy one są w trakcie tej procedury? Mówimy o Prawie i Sprawiedliwości. Nie, mówimy tutaj o Polsce Razem. Tak. Już wszystko rozporządzone. Wszystkie formalności zostały sfinalizowane. Jak sobie jeszcze do państwa sympatyzują, ewentualnie należą do tego klubu? Są jakieś może nazwiska, które można tu albo warto wymienić? Wie pan co, nazwiska? No powiem tak, to jest grupa 20 osób, tu są różne środowiska, głównie to jest wszystkie środowiska opozycyjne. Ja nie kryję też, że pracujemy cały czas nad tym, żeby dołączyły do nas osoby z Rady Miejskiej. Chcemy mieć także swoją reprezentację w Radzie Miejskiej. W związku z tym tutaj będziemy jeszcze pracować. Myślę, że prędzej czy później, bo już są osoby, które były z najbliższego... Nie jest mowa na przykład o jednej z osób, z którą współpracowała pan na przykład w trakcie kampanii samorządowej. Tak, no, mówimy o Piotrku Rodę, o radnym Piotrze Rodę. Tak, to jest osoba, którą byśmy też widzieli w naszych strukturach. Natomiast jeszcze do spotkania oficjalnego także nie doszło. Myślimy o radnych Krzysiu Kosińskim, o radnym Andrzeju Wiśniewskim, bo to są osoby, które są w Radzie Miejskiej, które także złożyły deklaracje, które do dzisiaj również nie otrzymały żadnej oficjalnej informacji, czy ta deklaracja została pozytywnie, czy negatywnie zweryfikowana. W związku z tym, jeżeli miałoby dojść do takiej sytuacji, że mają te osoby być, w cudzysłowie powiem, zawieszone w powietrzu przez jeszcze, nie wiem, parę miesięcy, to my zapraszamy w nasze szeregi. Po prostu będziemy i tak działać razem z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj stawiamy na jak najlepszy wynik, na jak największą liczbę zdobytych mandatów w wyborach parlamentarnych. No i myślę, że to jest też świetny fundament do kolejnych wyborów samorządowych, które odbędą się no, za 3 lata, kto wie, może nawet i szybciej. Dyskutowali państwo już może o jakimś programie tutaj dla Grudziądza? Bo z reguły w wyborach jest tak, że no, dla Torunia jest taki program, powiedzmy, ze środowiskami lokalnymi, a tu w granicach Grudziądza już państwo ustalali, co będzie takim priorytetem, hasłem wyborczym. Jesteśmy w trakcie. To jak pan redaktor słyszał, tydzień temu się utworzyło koło tak naprawdę. Także jesteśmy w trakcie. Na pewno w niedługim czasie taki program państwu przedstawimy. Może jeszcze dodam jedno słowo, bo w tym momencie idziemy do wyborów parlamentarnych i tutaj liczy się przede wszystkim program całej partii. No nie kryję, jak będziemy, bo my chcemy działać aktywnie, będziemy organizowali co jakiś czas konferencje. Myślę, że na jednej z kolejnych już będziemy przedstawiali program ogólny dla Polski. Część z tego programu będzie, że tak powiem, żywcem wpisana w to, co będziemy chcieli zrobić w Grudziądzu. Oczywiście, jeżeli będziemy podchodzili do wyborów samorządowych za jakiś czas, to do tego czasu powstanie bardzo szczegółowy program także na nasze miasto. No tutaj to nie ma co kryć. Natomiast na ten moment, na najbliższe 2-3 miesiące priorytetem dla nas jest Sejm.